Alicja Popiel, dzień dobry. Czy pamiętają Państwo kronikę filmową? Taki pomysł się narodził bardzo fajny właśnie w Nowej Hucie, aby robić taką lokalną kronikę. Wydaje mi się, że jest to znakomity pomysł, tylko jest jeden problem, że tych kin nam trochę brakuje w tej chwili w Hucie i jest problem, gdzie będziemy to emitować. Ludzie bardzo byli zadowoleni w ogóle z takiego projektu, móc nagle zobaczyć w jedynym kinie w Nowej Hucie właśnie film, fragmenty, jakieś wydarzenia związane z ich miejscem, gdzie mieszkają, to było dla nich niezwykłe przeżycie na pewno. Na razie tylko w kinie Sphinx można zobaczyć kronikę nowochucką, tak? Na razie tak. W kinie Sphinx przed każdym seansem filmowym, tak jak to dawniej normalnie bywało. Jest wyświetlana kronika i tak to pierwsze wydanie będzie trwało przez 2 tygodnie. No i szykujemy się już do drugiego numeru. Nowa Huta przez całe lata była dla całej Polski, a nawet można powiedzieć, że dla zagranicy. Bardzo ciekawym tematem. Coraz więcej powstaje prac magisterskich i doktorskich poświęconych różnym aspektom Nowej Huty i coraz więcej pojawia się też inicjatyw. Pan Bartosz Szydłowski zapowiada, że tak jak przyczynił się do ożywienia Kazimierza, tak samo przyczyni się do ożywienia Nowej Huty. My w najbliższym numerze Tygodnika Nowochódzkiego będziemy publikować informacje i apel do mieszkańców o przynoszenie różnych przedmiotów, które będą właśnie w tym teatrze, który on urządza, w starych warsztatach szkolnych. Też warto wspomnieć o tym, że Nowa Huta doczekała się w końcu po latach starań Muzeum Nowej Huty, miejsca, gdzie będzie można obejrzeć to, co było, to, co jest i być może będą no też prezentowane tam jakieś projekty na przyszłość. I ważne jest, że to będzie po prostu część Muzeum Historii Miasta Krakowa, czyli po jako, prostu wracamy do normalności. Tutaj u pani dyrektor rewelacyjny konkurs, tak. Chyba już 4. edycja będzie w tym roku. Oczywiście, od Wandy do Sędzimira, związany z edukacją historyczną i regionalną. I nauczyciele czują pewną powinność, ale jest to wreszcie też ich obowiązek. Ale moi ludzie potrzebują też teatru, potrzebują też kawiarenki. Jest szansa na to, żeby wokół placu tutaj centralnego... Wchodzi pani redaktor na temat ożywienia gospodarczego Nowej Huty. No liczymy na to, że wkrótce pojawi się pewien pomysł, pewien projekt reformy polityki czynszowej w Nowej Hucie, żeby te lokale ożyły, żeby warto było przyjść tam i zainwestować swoje pieniądze właśnie na tego typu lokale, jak kawiarenki, jak lodziarnie, jak miejsca, gdzie można byłoby spędzić miło czas, także wieczorem, żeby nie uciekać na krakowski rynek. Dobra nowina dla wszystkich Państwa, proszę posłuchać, Nowa Huta odżywa. Za chwilę będziemy jeździć do Nowej Huty, tak jak jeździmy na Kazimierz i na krakowski rynek. Przy ich aktywności, przy tym, że Nowa Huta była związana z tymi nazwiskami, których przedstawiciele tu stoją, oni wykreowali Nową Hutę i przy okazji Kraków. To jest ta przewrotność historii. To pierwsze socjalistyczne miasto, które z wielką niechęcią było przyjmowane i tak dalej, okazało się kolebką bardzo przychylną artystom, bo urbaniści i architekci przewidzieli w planach, że w tych budynkach są pracownie w takiej obfitości, jakiej gdzie indziej nie ma.
Właściwie pierwsza reakcja to był śmiech. Uważam, że nie powinniśmy zmieniać tej nazwy. To jest nazwa, do której się wszyscy ludzie przyzwyczaili. Powiem tak, że jest dla mnie to przykre, że nikt w ogóle nie konsultował tego z mieszkańcami, tej decyzji. Była taka koncepcja, żeby nazwać plac centralny w tamtej kadencji imienia Króla Zbawiciela. Ta koncepcja upadła i była również koncepcja nazewnictwa imienia brata Alberta, który kojarzył się z tym, że pochodził prawdopodobnie z Igomi i przejeżdżał również tutaj do klasztoru cystersów w Mogile, ale też nazwa upadła, ponieważ kardynał Franciszek Macharski był temu przeciwny. I zamiast nazwania placu centralnego imienia brata Alberta, mamy w tej chwili kuchnię dla ubogich, która wydaje dziennie około 80 posiłków dla tych najbiedniejszych. Bardzo proszę. Może pan. Zbieramy podpisy w sprawie utrzymania nazwy placu centralnego. Nie wiem, czy ja dobrze wiem o placu centralnym, bo jest plac centralny imienia Ronalda Reagana, tak? Tak on się nazywa? Nie przeszkadza mi to. A ja nic nie wiem, że nastąpiła nazwa. Znaczy zdecydowana się już na Reagana? Cóż to jest ten Reagan? Kto to jest ten Reagan? Niech mi pani powie. Właśnie Reagan. No, ja nie rozumiem, kto to jest ten Reagan. Proszę bardzo. Żeby utrzymać nazwę tego miejsca, tak jest. Żeby nie nazywał się plac Reagana. Tak jest. A jak ktoś jest za tym, żeby nazywał się plac Reagana? No to nie mamy dla niego wywiadowskiego tu listy. To ja jestem za tym, żeby się nazywał plac Reagana. No tak. Tak. No to się mijamy tutaj. To się całkowicie. Skąd pan jest? Polski? Skupy, proszę pana. Z Ligi Polskich Rodzin. Dziękuję. Oj, panie szanowny, panie szanowny. Obecnie wyszła propozycja nazwania placu centralnego imienia Ronalda Reagana, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był duchową postacią w okresie stanu wojennego i jest honorowym obywatelem miasta Krakowa. W tym momencie, kiedy plac, który znany był przez dziesiątki lat pod taką, a nie inną nazwą, tę nazwę swoją zmieni, wywoła to nie tylko dezorientację, ale i sprzeciw. Uważam, że na dzień dzisiejszy nie ma co już majstrować, manipulować w tej sprawie i ta nazwa placu centralnego podkreślam, powinna być nazwą imienia Ronalda Reagana.